Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Farming Center 22. Jak widać, szybko dzisiaj lecimy z Heuberonem. Jest oczywiście poniedziałek 23 października, bo chciałem powiedzieć listopada, bo to gówno góry mnie zmyliło. Ale no jest październik, nie listopad, jakby ktoś pytał. Więc aż tak późno jeszcze nie jest. No i to jest odcinek na poniedziałek za tydzień, czyli na 30 chyba? Chyba na 30, tak. 30 października już. Dzisiaj ja pierdzielę. Tam tutaj już widać, tutaj sobie siedzi kosiarka sobie na... na czym? Na cosplayu. Widzicie sobie kosiarkę tak swoją z szansarką. Może jak starszy czasu też się sprasuje to siano. No bo tamto pole będzie likwidowane teraz po tym pokosie, więc no nawet nie będę go... Nawet go nie będę... Te łąki. Już nie będę nawet jej nawoził. Znaczy, no będzie to pole, ale na razie jest łąka, tak. No i tutaj sobie powiększam ten teren. Sobie zwapnuję tutaj to, co jest. Tutaj chyba nie będę za dużo ingerował w te pole. Tutaj 43. Tutaj trzeba zrobić tak, żeby jak naj... Dobra, tutaj już na razie nie będę urywał tego terenu, tylko zostawię tak, jak jest, tyle. Ja też nie chcę nie tyle co szaleć, tylko nie chcę mi się bawić z tym. Bo potem ciężko kosiarka będzie miała dokosić, a ta to wie to. Jak kosiarka już nie dokosza, to ja wtedy porobię z wszystkim. Znaczy, no przecież czasarka zaciągnie, tak? I prasa też, ale no wiadomo. Jak kosiarka nie skosi, to co mi da prasa, jak kosiarka nie skosi tego, tak? Ogólnie te dwa drzewka miałem usunąć, a zapomniałem. Jak ogarniałem save'a, to już miałem to zrobić, ale jak widać, chyba zapomniałem. No trudno. Zrobiłem to aktualnie. I też zapomniałem sobie wrzucić to. O, fawceta, no bo wiadomo, zawsze fawcet lepiej wygląda. Jak jest przybliżona maszyna. Tutaj obok jest koszona. Dzisiaj jest lipiec, więc dużo roboty nie ma. Bo jest jakieś takie w sumie bardziej ogarnianie save'a. Znaczy ogarnianie save'a, tutaj ogarnianie tego pola. O. Po poprzednim odcinku jest skoszone. Po poprzednim odcinku jest skoszone. Sprasowane i pozbierane. Bele są pozbierane, czy tam kostki. No sobie te kostki, tak? Ale dobra, tutaj sobie urwiemy na dwa pługi. Znaczy pługi, no na dwa... Nie wiem, jak to nazwać nawet. No ni to głębość, ni to pół. Maszyna do powiększania pól. O, tak zawsze to nazywałem. Bo zazwyczaj ten tylko pola powiększam. Bo nie stosuję tego do orki. Przynajmniej na odcinkach, tak? A co się dzieje po odcinku, to już nieważne. Ostatnio jak orałem Ostatnio jak orałem po kukurydzy, to też tego sprzętu używałem, oczywiście po odcinku, tak? No wiadomo, zawsze się używa taki sprzętu, żeby szybko ogarnąć sobie save'a pod kolejny odcinek. To jest akurat... No... Nie wiem, czy zrozumiałem, no ale... Przecież, bo MST też tak zawsze robi. Że na odcinku ładnie grają realnie, to wiadomo. A po odcinku to wszyscy wiemy, co się dzieje, tak? No chyba, że na live jest wtedy ogarniany safe, no to wiadomo, to wtedy nie mogą. Znaczy, no niby mogą, ale... Ale wiadomo, o co chodzi. Że w skrócie, jak się nagrywa, no to wiadomo, na odcinku trzeba jak najlepiej, a po odcinku to tam wywalone, bo tego i tak nikt nie widzi. Tak mnie nikt nie rozliczy, czy ja się tepnę na pole, czy ja przejadę ciągnikiem, tak? Ale wiadomo, że zawsze lepiej się teleportować na pole, bo... No bo jest po prostu, no może nie 3 razy, ale 10 razy szybciej, tak? Teraz, jak ja bym miał jechać z gospodarstwa, a to będzie trzeba złapnąć oczywiście. Jak ja bym jechał teraz tutaj, tu jest gospodarstwo, ja bym jechał na 26, tutaj, ile to jest czasu? Ale już niedługo, bo we wrześniu chyba kiszonkę sobie zrobimy. Chyba we wrześniu zrobię kiszonkę.
Albo nie, no w sierpniu będę kosił sorgo, to wolałbym sobie odpuścić. Dobra, i plan jest taki, no właśnie nie powiedziałem planu, to jaki jest plan na dzisiejszy odcinek? Że tutaj powiększam te pole, Maseja zabieram na gospodarstwo, podczepiam się blink do niego i będę siał tu trawę, ale zanim trawa, to trzeba, jak widać, wpierw zwapnować. No i tam już potem stoi Waltra z wałami, więc spoko, spoko. 162 tysiące, więc pola żadnego nie kupię. Ale teraz sobie tak myślę, że no, na mulcher mnie też nie stać. Chociaż na mulcher chyba już powinien sobie stać. Ten duży. Chociaż na razie nie będę się bawił w mulcher. Zostawię tą sprawę jeszcze. Może tam w przyszłości, jak mi się będzie nudzić, to sobie kupię mulcher. Znaczy od czasu do czasu lubię sobie pomulczować, nie powiem, że nie, ale tak by na okrągu mulczować to też tak średnio. Wiadomo, nie trzeba. W sumie wałować też nie trzeba, jakby nie było. Wiadomo, to zawsze trochę mniejsze plany, ale ja zawsze wolę mieć wałowane, wtedy to ładnie na łapie wygląda i wiadomo, zawsze lepiej wyciągnąć większy plan niż mniejszy. Lepiej przykładowo zebrać zamiast... To jest tam 2% chyba, tak? Czy tam kiedyś było 5%? Znaczy to jest 2,5% chyba, tak? A kiedyś było 5%, czy jakoś tak na początku. A jakoś tak to chyba było. Bym musiał zobaczyć... O, wiesz? W informacjach, jak to tam wygląda, ale no... Jest takie coś jak wałowań? Rolnictwo sezonowe, pracownicy... Jak zacząć? Dobra, to mnie nie interesuje. Patrz, nigdy gdzieś to było, czekaj. Uprawy. A nie, to uprawy mnie nie interesują. Orka, siew i sadzenie? Dobra, super. Kulturowa za mapy i filtry. Kulturowanie. To mnie interesuje. Orka też mnie interesuje. Siew i sadzenie, to jest tylko to, tak? Dobra. Nie ma nic o wałowanie. Czekaj, wapnowanie... A ja jest walczowa... Wapnowanie... Moment, czekaj, pozwolę, że się... Dobra. A to jest, że tylko wałowanie trawy, dobra. Dobra. Dobra, tu nie ma nic napisane, ile to daje procent. Ale kiedyś chyba było na początku. Mi się zdaje, że na początku chyba było 5%, a później to spuścili do 2,5%. Tak mi się bynajmniej wydaje, ale nie jestem pewien. Nie pamiętam, jak to jest naprawdę. No ale dobra, przyjmijmy sobie te 2,5%, tak? No to z 10, no to masz 12,5, tak? Czyli zamiast 10 ton bym 12,5 tony zabrał, o to mi chodziło. A 12,5 tony soi, no to jest kurde... Powiedzmy tak, 2,5 tony soi to jest równowartość 10 tysięcy. No to kurde, mieć 10 tysięcy, a nie mieć. Ja teraz ziemniki zostawił, to jest dobre problem. A tu jeden soi, a drugi? A gdzie jest drugi siewnik? Dobra, wyrąbane, nie wiem. Najważniejsze jest to, że ten jest. No, nawet sorgo było ostatnio, nie? Nawet nie wiem, poważnie, nie wiem, gdzie jest a tu stoi drugi siewnik. W sumie mogłem sobie paliwa dotankować, ale jeszcze mam paliwa dużo, więc... Odpuścimy sobie temat.
sobie jeszcze się zresetuję tutaj, bo chcę wiedzieć, ile będę miał tej trawy zasianej. A to jest dość duża łąka, będzie to być bardzo wielka łąka, tak na dobrą sprawę. Więc dlatego tamtą łąkę likwiduję tutaj obok, na 37. Wiadomo, jak tamtą łąkę zlikwiduję, to tylko tu będzie. A to będzie dość duży teren tej łąki. To na tym, czy ja będę musiał tyle razy w sezonie ją kosić. Bo tak zazwyczaj starałem się trzy razy kosić, tak? A teraz to zobaczymy. Dobra, niech tu sobie na razie stoi, a teraz szybko trzeba to zwachować. 24 metry. Teoretycznie mógłbym tylko to dookoła złapnąć i mieć wyrąbane na wszystko. Czyli to, co doorałem, tylko złapnąć, no ale już sobie złapnuję całe, tak? Żeby na mapie to ładnie wyglądało. To raz, że na mapie, a dwa, żeby później, jak będzie ten, że później, jak już będzie pole na koniec serii, prawdopodobnie, no też ta łąka chyba długo nie będzie. Myślę, że 2-3 sezony. Bo myślę, że będę dusił tą łąkę jak najdłużej się da. Czyli jak najwięcej z niej chciałbym wyciągnąć. No i dobra, niech jest zablokowany ten wyrąbany. Przecież on tam ma ostatni przejazd, no to niech sobie jest zablokowany. No to chodzi mi o to, że ten, żeby jak najwięcej z tej łąki wyciągnąć, na przykład zebrać sobie 3-4 miliony siana. Teraz mówię poważną cyfrę. 4 miliony siana, gdzieś tak? No wiadomo, milion wchodzi do miksera siana, więc 4 miliony to bym miał na 3 pełne zasypania, a jak ja pełne zasypię mikser, no to ja dostaję z tego z 2,5 miliona chyba TMR, no to kurde. Więc to 10 milionów TMR-u. No to mi wystarczy już w zupełności do końca gry. Więc no. Mówię, naprodukować siana bardzo dużo i łąkę zlikwidować. I można tutaj się coś z terenu tutaj na brzegach mapy poławić. Tutaj, żeby jeszcze trochę więcej wyciągnąć z tego, żeby mieć większe pole. I tyle. I tak na dobrą sprawę patrzę, to nie musiałbym nawet tego pola powiększyć, no bo skoro chcę szybko serię skończyć, no ale ja też chcę, żeby te pola były jak największe, jak najwięcej z nich wyciągnąć, tak? Wiem, że ja mam może dużo niebieskiego. Znaczy w sumie widać tego gospodarstwa tutaj rozciągnięta, tylko u góry nie ma nic. Bo tylko są dwa landy. No ale to się zmieni za niedługo. Myślę, że po zimie. Bo sorka będzie dużo do sprzedaży, więc ja mam chyba nawet wszystkie pola sorka. Oprócz oczywiście 36 i 9 pola. Bo wiadomo, że tych dwóch pól nie mogę mieć. Bo tam jest kukurydza, nie kiszonka, a kiszonka będzie dość gruba. Kiszonka będzie bardzo gruba tutaj robiona. Oczywiście z tym zbiornikiem będzie robiona, ale... Ale pomyślę sobie, co jeszcze dorzucić. Na pewno dorzucę taką fajną przyczepę kiszonkową. Może nierealną, no bo nierealna jest, no bo 250 ton. Chodzi o lizarcy Lage Boss. No jest nierealne, bo mam 250 ton, no to akurat 5 zbiorników naraz bym zabrał od kiszonki i to by było super. I tak chyba zrobię. Tylko, że wtedy jak będę robił kurs, no to już zrobię mu narożniki półokrągłe, tak? No już nie będę się bawił w... Nie będę się już bawił w ten, w cofanie, no bo on tego i tak mi tego nie cofnie, i tak mi tego nie cofnie. Więc nie ma sensu się... Jak to się mówi? Nie ma sensu się... Nie ma sensu czego? No czego? Co ja szukam za słowo w ogóle? A, nie ma sensu się męczyć. O, i chodzi ciągle do ścieżkarni i go cofać, żeby narożnik ładnie skosił. Tyle tam, jak tam zostawię coś na narożniku, to wiadomo, wyrąbane, bo można sobie to potem... Przecież przy orce można to naprawić. Bo orka będzie na pewno dokładnie musiała być zrobiona.
Tyk. A, zapiszemy sobie sapa. No, kruk. Tararirara. Rara. Dobra, cyk. Dobra, tu jeszcze dwa przejazdy? Nie no, dwa nie, ale... Może? Nie no, dwa takie, takie dość... Dość konkretne te przejazdy tutaj dwa. No i będzie zlaptowane i potem to ładnie zasiać. Na dobrą sprawę to teraz widzicie, że mogłem tylko tutaj... Tak na trzy przejazdy to zrobić, tak? Czyli mogłem tutaj przejechać, jeszcze no, raz w koło objechać i tyle. I by było zwapnowane ładnie. No ale... Wolałem sobie to bardziej dokładnie zrobić wapnowanie. Bo czemu by nie? Zawsze to coś ciekawszego na odcinku niż tylko, wiadomo, trochę orki i zaraz od razu siew, tak? Zawsze to, wiadomo, lepszy odcinek jest, jak jest trochę, jak jest więcej roboty, to jest ciekawszy odcinek. Co prawda może niekoniecznie krótszy, ale... Bo to nie chodzi o krótkość odcinka. Bo i tak bym musiał to zrobić po odcinku i tak. Czy na pewno nie wapnować? Tego nie wapnowałbym, ale... Ale teraz już po kukurydzy na pewno będzie tam wapnowane, musiało być. Bo tam był rzepak chyba na początku. Chyba, że teraz będzie. Nie, czekaj, teraz był rzepak i teraz był. Tak, teraz będzie już musiała być na pewno wapno tam rzucone na całym polu. Bo tam była i bawełna, i rzepak był. I teraz jest kukurydza, to teraz już na pewno będzie trzeba. Bo już trzy zbiory były. Enco kijankom sobie do tego. Kurde. Dobra. Sobie dam sobie tego... Klasa na... Tutaj sobie dam. Na sklep. Mały... Nie chciałem małego klasa przestawiać. Przeczepiać do... Do czego? Nie chciałem przestawiać małego klasa do tego. Do wału przeczepiać. No stwierdziłem, że niech sobie pojedzie trochę masaj. No, mógłbym oczywiście klasem sobie to wałować, czemu by nie. Nawet taki początkowy był zamysł, ale... Ostatnio jak nawoziłem sorgo, wszystkie pola sorga klasem, no to stwierdziłem, że nie będę go odczepiał. Niech sobie stoi. Z tym rozsiewaczem dalej. Nie, przecież ja go odczepiłem do przyczep. Do przyczep go zapiąłem, żeby do kur wrzucał paszę. Dziewięć metrów? Nie może. 15 myślę. No po prostu... Coś na 9... A, ja przed chwilą przez tym jeździłem, dobra. Przypomniało mi się, że ja przed chwilą jeździłem przez tym... Pługiem. Do stworzenia pług. Ale widzę, że tutaj... Będzie dość gruba łąka, bo ja zrobię przejazd i będę miał prawie hektar, nie? Więc będzie grubo, grubo. Nie wiem. Czy siewniki sobie skręcać, czy nie?
No, tak jak mówiłem, prawie hektar. 0,7 hektara na jeden przejazd. Powiedział, o kurde, to będzie gruba łąka. No to z takiej łąki, kurde, będzie dawać. Tak, przecież ja na M-Creeku mam skręcone siewniki, więc to tak sobie, też sobie skręcę go. Dam sobie 26. Mógłbym dać sobie 28, ale no nie pójdzie tyle. Znaczy, wróć. Ja pójdę tyle, ale jak będzie jeździł Curseplay, to on ma tam ogranicznik 25. Znaczy, no tak jest narzucone od góry. Znaczy, oczywiście ja mogę sobie to zedytować. Ja to mogę sobie w danym pojeździe zmienić, tak? Ale no nie będę tego robił. A poza tym wały i tak jeżdżą 22 na godzinę, więc... Jak siewnik będzie jechał 4 na godzinę szybciej, to... To kurde, można powiedzieć, światli ludzie. Widzicie, pod górkę to nawet nie daje rady. Masaj. Żeby uciągnąć większą prędkość. Niż 15, no ale wiadomo, pod górkę było tak. Ale teraz jest z górki, jak widać. To teraz idzie te 26. Więc nie ma problemu. Te 28 też by poszedł, ale po co... Po co dałeś taką dużą prędkość, jak wtedy za bardzo dwał był odjeżdżał? Przecież i tak ten siewnik odjeżdża od wałów, no bo wiadomo, siewnik ma 15 metrów, a wał ma 12. Więc 3 metry to już jest dużo. Jest 20:15, więc... Fajna godzina. Oczywiście ja sobie to ogarnę tutaj, wam nie bójcie się. Ogólnie jak nie wykorzystam wałowania, to nic się nie stanie. Bo w sumie tak sobie teraz pomyślałem, jak ja robię ten odcinek, to jest idem patem wszystko to samo, co było w poprzednim odcinku. Z... Oczywiście nie z klika. Tak. Wróć. Chciałem powiedzieć co innego, a powiedziałem w ogóle co innego. Chciałem nawiązać do M-Klika, że w czwartek? Nie, w środę. W środę odcinek z M-Klika był... Był? Z Nowego Landu i dosłownie był taki sam odcinek jak ten, tylko że nie było tam wapna. Tylko żeby nie było tam wapna, ale... A tak to wszystko to samo było. Czyli było jakby to można powiedzieć, powiększanie. Było powiększanie, było sianie i wałowanie, tak? Co tutaj nie będę robił wałowania? Jak się nie uda, to trudno, nie zrobię wałowania i tyle. Wyrąbane to. Tyle teraz sobie tam zwałuję po odcinku. Tak, powiem, że trochę ta łąka będzie dużo. Ja tak sobie myślę, czy nie będzie przydłużała trochę. Przydłużała. Chociaż nie wiem, w sumie jest trochę dużo. Widać, że to jest chyba nawet większe od tego. A tak pod X-em z ciekawości, tylko sobie sprawdzę. A ja nie mam chyba tego modu, tak? No, prawdopodobnie nie mam. Czekaj, nie, tutaj jest teren 6,50. A 7, dobra. Wow, jak tu jest 8 hektarów na tamtym terenie, to jest łąka będzie miała 13 hektarów? No tak. Jakbym miał wykorzystany cały teren, tak? No to jak tam pisało, że 13 hektarów razem, te dwa tereny, no to myślę, że jak będzie 11, to będzie świat i ludzie. 11 hektarów łąki. Jo, pierdziele, ile to siano. Przez 11 hektarów łąki to ja mogę tyle siano natrzepać, narobić. Że to jest kurde szok. Hektarów łąki. Gdzie tam mam kurde teraz? Chyba 3 hektara albo 4. Ale chyba 4 hektary, no. Tak sobie myślałem. Tam jest 4 hektary łąki. Ja mam z tego 350 ton siana, tak? Z takiego kawałka. Czy nawet więcej, nie wiem. Ale chyba 350 ton siana, jakoś tak było. No to z 4 hektarów to jest kurde razy 3. Za 350. 800 ton siana? Z jednego pokosu? Co kurde, jakby z 800 ton siana było z jednego pokosu, nie? To łopa. Razy 3 w roku. No to mówię, łąka 2 lata i jest likwidowana, bo nie będzie się opłacać. Znaczy, wróć. Opłacać się będzie robić, ale no, wtedy ja tego nigdy nie scharnię.
Też z tym siana to może być więcej, bo wiadomo, owce jeszcze będą żarły. No ale ile ci te owce zjedzą tego siana? Jak ja im tam narobiłem trawy, chyba z... dość dużo. Chyba z 300 albo 400 ton. Nawet nie wiem, ile to zrobiłem. I ja im to wszystko do kryta wrzuciłem. Znaczy, no stoi przed korytem, więc owce nie padną, nie bójtać. On sam w korycie mają 115 ton. W samym korycie mają 115 ton, a chcie tu dalej. No tu TMR można dosypać, ale to. Już sobie dosypię w sierpniu, po żniwach, tak? Bo przyczepy są potrzebne. Przyczepy na ziarno są potrzebne, więc... Tak to będzie wyglądać. To może by jako jedną ciężarówkę by ogarnął sobie. No, tak kurde sobie myślę, że ciężarówka to nie byłby głupi pomysł. Bo bym miał do wtedy już do włożenia przez tej kiszonki. Właśnie, do kiszonki bym miał włożenie. No, trzeba ogarnąć sobie ciężarówkę jakąś. Może niekoniecznie Volvo. Bo Volvo mam na M-Clicku. Więc wolałbym coś innego sobie ogarnąć niż Volvo, ale zobaczę. I teraz widzę, że jeszcze parę przejazdów, czyli dwa albo trzy, ale chyba dwa przejazdy. Jeszcze dwa przejazdy będą takie dziwne. I potem już powinienem zagrywać, nie, trzy przejazdy, bo więcej. No to i cztery, bo coś się trochę zostało tego ścierniska. Cztery przejazdy jeszcze zostały gdzieś. Takie dziwne jak teraz, teksturą. A potem już będziemy jechać normalną teksturą, tą taką, co jest tutaj z tej strony. Znaczy mi to tam nie przeszkadza, to jest tak powyciągane te tekstury rozstą. Mi to nie przeszkadza, bo tak to będzie zwalowane i tak, no to wjeżdża tam. Jak to się mówi, wyrąbane. Może już nawet sobie zacznę to sorgo kosić. Dzisiaj kosić. No. Jakby jak najmniej było na kolejny odcinek większe, nie? A w kolejny odcinek będzie w piątek. No, a nagrywany kiedy będzie, to nie wiem. Może to być środa. Może to być piątek. Chociaż mówię, że z góry nie wiem, jak ten tydzień będzie się układał. Bo jutro wtorek, no to wiadomo, jakieś piwko. W garażu, więc no to wiadomo, wieczór opada już na nagrywanie. W środę wolna chata, można tak powiedzieć. Więc prawdopodobnie będę dusił dalej serię. Niekoniecznie Balero, no ale będę dusił sobie taką serię jak, wiadomo, już Ellengrad dalej, tak. Ellengradzik to będzie nagrywany, zaraz będzie M-Click nagrywany i znowu flet na osadzie, żeby to było ciągłością zrobione. A Balerun wiadomo, dwa razy w tygodniu, więc trzeba go najwięcej nagrywać, no ale tutaj jest takie coś, że co niedługo będą nowe nabytki, ale tu musisz trochę poladać, no bo te dwa, nie ukrywam, te moje dwa silniki, tutaj Amazony, robią robotę. Co prawda jak wjeżdżają na 26, to jeden wjeżdża, no to tak trochę nie bardzo to idzie ta robotka, ale... Ale już mam pomysł, jak będę ogarniał te duże wole. Dopóki nie mam jeszcze dużego siewnika. Takiego wielkiego. Że łamany ciągnie. To będę puszczał po prostu dwa ciągniki, dwa siewniki i dwa razy wał i tyle. O! I to jest myśl. Bo 2 razy 12 chyba da mi szybciej. Czy ja wiem, czy szybciej 2 razy 12 mi da niż 1,24. Znaczy, no wiadomo, że ciągniki będą miały lżej z 12 i wałami, tak? Wiadomo, że ciągnik z 12-metrową maszyną będzie miał dużo lżej niż z 24-metrową, no ale...
Ale też te zawoławania mogę sobie słabsze ciągi wykorzystać. Taki na przykład jak mój Krasarion. Czy też może Masej. A może Waltra. Waltra to prawdopodobnie będzie jeździć po kontraktach, tak mi się wydaje, na uprawę. No da, bo to tam są, można powiedzieć, groszowe sprawy, no, tam po 5 tysięcy. Ale wiadomo, tu 5 tysięcy na kontrakciku i już się robi jakaś kwota, tak? 30 minut odcinka, ty. Ja tego nie sieję. Bo już jest 5 hektarów 20, a ja mam pół pola zasiane. Nie, ja tego dalej nie sieję, ja sobie idę powołać. No bo ja sobie przygotowałem zestaw do wołowania, no to chociaż sobie powołujmy te 5 minut. Nie, bo tak fajnie się po tym skosie tutaj zaczęło jeździć. A, no tak, zapomniałem. Zapomniałem, że ja sobie biegów nie mogę zmieniać, ja tylko mogę sobie zakresy zmieniać niestety. Nie wiem, czemu tak jest z tą Waltrą, ale tylko z tą Waltrą tu mam, bo normalnie w tej mojej Waltrze Q normalnie to działa. Nie wiem, czemu to tak jest zrobione, poważnie. Ale nieważne w to już. Tutaj sobie ewidentnie nie daje rady. Waltra siada. No bo wiadomo, ja bym sobie wrzucił wyższy bieg, to on by sobie ona by sobie poszła. A tak to na E2 sobie dusi. Bo wał na pewno ma skręconą prędkość. Aż jeszcze dla pewności sobie zobaczę. Tak. Przecież wałowałem tymi wałami. Przypomniałem się. Przyjdzie tymi wałami już. Ale tak mi to, tak dla pewności. Tak dla pewności sobie zobaczyłem. No bo jak tak będzie warto robić, to ja wolę sobie, wiadomo. Jak ona ma H13, to mi strasznie opóźnia roboty, tak? No ale już na tym tydzień nie chciało mi się brać Maseja. Bo mógłbym sobie wziąć drugiego Maseja z wałami. Ale nie chciałem tego robić. Nie gadaj, że on cały czas będzie 13 na godzinę. I nie zmieni tego biegu na E3. Pa, zmienił na E3, ty, ale nie. Traja do 19. Bo lekko z górki poczuł i... Patrz, E4 nawet zapył. Jobany. Ale tutaj jest takie... wypustowie dziwne. No, co tam kurczę będzie jeździł z tym... z kusiarką, no to tam, mu tam nic nie będzie zarobić, tak? Bo on sobie i tak... Bo on sobie i tak to objedzie naokoło, pierw pole, a potem będzie sobie szukał ten punkt jakiś tam swój. Dobra, ale nawrócę sobie w miejscu. Bo to, aby złapać sobie tego... GPS-a. No i ładnie. Wiem, że teraz robię nakładkę, no ale no, nie mam innego wyboru. Muszę tak jechać, bo nie da się inaczej jechać. No, mógłbym jechać tędy, tutaj obok ten przejazd. Ale co by mi dało przejazd jechać obok, jak i tak bym musiał się wrócić tym przejazdem i tak bym musiał jechać tam na pusto, to... Jeden pies trzeba pojadę w tą stronę na pusto, czy w tamtą, tak? A w tą jest akurat dużo lepiej, bo jest górki cały czas. Więc jadę sobie E4, czyli jadę standardowo 22 na godzinę, tak? Czyli tą V maxem. Ale z powrotem już będzie pod górkę. Chyba. Tak nie do końca, bo to tak ten teren idzie po skocie. To tam jakaś delikatna góreczka będzie pod końcem. Taka nie... mało widoczna, ale będzie. Więc już na pewno sobie spuści, na pewno z biegu zrzuci i, no i z prędkości, tak? Wiadomo, mniejszy bieg, no to mniejsza prędkość, to logiczne, tak? Akurat tutaj nie podlega dyskusji, że mniejszy bieg, no to mniejsza prędkość, tak? No a już poszło po biegach. Ale jedzie dalej na E3, to jest dobry znak.
Na ten góreczek jak się wciągnę. Nie, bo to nie wiem, tam w sumie to na tamtym przejeździe pierwszym to dużo większa góra była. Czy aż tak dużo większa? Taka sama, bo po prostu ten sobie tutaj tak świruje. Biegi. Ciekawe, czy czwórkę rzuci. Czy będzie tam, że zajął te 19-20? No to jest ciekawostka, nie? Rzuci czwórkę? Pewnie jakbym przyhamował, to bym wrzucił, ale no nie będę hamował. Więc to sam. Poważnie? Rok temu takiego slapa zrobiłem? I to była niedziela, ty. Dobra, wyślij do kruka, o. To już odpisał, czy mi się wydawało? Nie, wydawało mi się. Po prostu wyskoczyła wiadomość, że była wiadomość dostarczy. No aha, i tyle. No dobra. Nie, bo myślałem, że już wyskoczyło, że odpisał nawet na tego na safa, ale nie. Kruk nie jest taki szybki. Znaczy oczywiście, ja staram się szybko snapu otwierać kruka i w sumie kruk ode mnie też. Bo nieraz to nie zależy. Bo nieraz jak minuta dwie od snapa jest otwarty, a nieraz w sumie jak jestem w robocie, no to wiadomo, jak jestem w robocie, to nie otwieram snapów, no bo nie mam fizycznie kiedy, tak? No ale... Ale jak jestem w domu na kompie i widzę, o, kruk wysłał snapa, no to trzeba zobaczyć. No to zaraz sobie kliknę na snapa i otwieram, tak. Tak to mniej więcej wygląda. Mówiłem, że 5 minut snapowałować? Mówiłem. Więc w sumie dojadę w tą stronę. W tą stronę sobie teraz byłem. Dojadę i będę kończył, bo będzie akurat 40 minut, a ja też... Nie chcę przeginać pały, a połowa... Znaczy poważnie, a po drugie to nie ma co tutaj zbyt tym pokazywać. No, czyli wapnowanie sobie ogarnąłem. Są małe kamienie. Tak, to są małe kamienie, więc akurat... Nie wiem, dobrze, że są małe kamienie, bo wała mi je wbijam w ziemię, więc... Bardzo dobrze. O to chodziło. Leon FBI. To napisał jutro, co? To wola mgła. Właśnie? To mgła być? A, usłyszałem, tylko mam być mgła, ale nie mam być. Dobra, to. Dziesięć stopni, to nie będzie aż tak zimno. Właśnie o tym mówiłem, że... Że kruk po minucie otwiera snapy. Ja wysłałem o 20:28. No, tak jak powiedziałem, minuta dwie. Dwie minuty minęło i kruk otworzył snapa. I odpisał na niego. Więc no. W sumie to tak samo robię, ale dobra. Oj, jest, no go teraz przymuliło, nie? Ale ten Walter rozmuliło to drzewo. No! O, trzeba sam zobaczyć. Okej. Okay. Jeszcze mam... Chwilę czasu. Dobra, ja dziękuję za oglądanie odcinka, 40 minuta, ja sobie tu dalej będę siał i łował, to wiadomo, trzeba pod kolejny odcinek się przygotować, więc na razie, cześć, pa, pa.